cześć, panu, witajcie, witam w gruzie w kolejnym vlogu. Dzisiaj w końcu taki porządny vlog na kanale, porządnej pracy, jaką jest jazda agregatem po ściernisku. Palimy gruza, czekajcie, ja wam będę wszystko opowiadał potem. Gruza by dopali, podniesiemy. Jedziemy sobie, widzowie, agregatem podoryskowym. Wujo jedzie zbierać belki. Jedziemy sobie na chyba najdalej położony kawałek. Czekajcie, kamerę jakoś może ustawiłbym fajniej. Mam nadzieję, że dobrze ustawiam, że każdy stoi na gry. O ty! Nie wiem, czy jest szybszy. No i dobra, widzowie. Witam w kolejnym vlogu, jedziemy sobie, jak widzicie, gruzem. Jeszcze raz powiem, ale nie pamiętam te słodzie, co mówię 3 sekundy temu. Wujo jedzie przede mną MTZ-em z szczepami i z turem, bo on będzie zbierał belki, a od razu za nim jadę agregatem. Jedziemy na najdalej położony kawałek, no o dobre, myślę, 4-5 km. Takie mam wrażenie. Nie będziemy cisnąć tak za bujem, bo agregatem rzuca, jest dosyć szeroki, a droga, jak widzicie, wąska, więc nie będziemy tak cisnąć za nim, że zarówno to nie jest. A my co, widzowie, dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jak ktoś tego nie robi, zachęcam nieco do dalszego nagrywania. No co, no, ogień na tłoki, widzimy się za chwilę. Mercedes AMG GT53, widzowie. Tak mi podziękował, jaki miły tutaj kierowca, jak najbardziej. Kurde, wam powiem, jak najbardziej, jak takie fury mi się podobają. To ma tam 530 koni mechanicznych. Ja się trochę znam, jak wam powiem, ale mam nadzieję, że go widać. Więc spoko. Na tym mam wyłączony, dobra. Powiem wam, że ten czołnik, no za szybki to nie jest, bo ja tak przycisnę ogólnie. Dosyć, może nie na pełnym gazie, tak myślę, 2/3 gazu mam wciśnięte. No i wujo mi odchodzi dosyć bardzo. Kurde, bardzo mi odchodzi wujo, więc ten czołnik, no za szybki, jak widzicie, to nie jest, nie? Nie, no ma pulga. W sensie nie gaz, to biega. No. Mamy, teraz przyjechałem na tydzień, to mam nadzieję, że kilka vlogów uda się ponagrywać. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ja myślałem, że oni będą jechać za mną, to im trochę wjechałem, ale dobra. Idziemy, widzowie, dalej. Fajnie, że rzucają działa, to jak najbardziej fajnie jest. Może ty zwolnić fajnie ciągnik. No tu jest ogólnie buja kawałek. Ten już agregatem zrobiony. Powiem wam, widzowie, że to jest naprawdę kawał drogi na to pole. Dawno tu nie jeździłem na to pole, bo nie wiem, czy w tamtym roku robiłem na nim coś. Ale to jest naprawdę kawałek. Żeby dojechać, to dobre 15 minut, nie? Nie nagrywam nam oczywiście całej drogi, ale to chyba jasne, nie?
ale jak najbardziej tutaj za zakrętem jest skręt. Kurde, gazuję tego Ursusa. Gruza. No ale jesteśmy niedaleko, widzowie. Zaraz pokażę. Tam w lewo. Nie w prawo, tu jak drogę prowadzi, to w lewo. Wiedzę praktycznie, kto wy jesteście. Ale czy zwolnimy, bądź ręczniejszy, czy to jest? I powolutku możemy sobie zajeżdżać. Delikatnie tutaj, wiadomo. Okej. No i ciśniemy sobie kolej tutaj za zakrętem praktycznie. Pole jest tutaj, bo ja już stoi. Teraz pokażę wam, co będzie się dziać tutaj. Teraz tak, cyk. Jeszcze. Jeszcze. Zaraz widzimy, co ja tu będę sobie agregatem jeździł, bo ja pewnie z telkami raczej pojedzie, się wydaje. No i co? Jak najbardziej spoko akcja. I jutro jeszcze będziemy pewnie wozić belki, więc też spoko. Na pewno, więc... O, rabuję bulek, łapię. Jak widzicie, nowy nabytek, w sensie... To jest ogólnie przerobiony paleciak. To jest ogólnie, włożyliśmy widły do bel, do paleciaka. Więc w sumie spoko. Rzucam się na spokojnie z bójki. A, bo tam chcę trawują wziąć, dobra. Dobra, widzimy się za chwilkę. No, dawaj. Jeszcze ciutkę. Dobra. Dobra, to przejedziesz mi kółko? Zgaś go, jak sobie przejedziesz kółko, to weźmiesz, nie? O tak oto zestawik wygląda. Patrzcie, widzowie. Widzowie, wuja mi kółko obierze. Kółko mi wuja objedzie. I będę jeździć. Och, jak obci, widzowie, o Boże, na czarno.
bardzo brałem widzowie, wyciągnąłem bym powiedział delikatnie na drogę, ale dobra i cyk, jedziemy sobie na drugą stronę na spokojnie. Wujo już tam jedzie do domu, ja tu cisnę, myślę, że tak, no tu zamkniemy z jednej strony, myślę, że będzie 2 godzinki, nie, no może 2 nie, ale z 1,5 godzinki to będę robił. Wracamy do domu, zobaczymy jak będzie gwiazda, to jeszcze gdzieś pojedziemy, słuchajcie. O, zacofamy ładnie do końca, bo przecież czy na końcu zrobi taki bieg. No i cyk, opuszczamy. Dobra, ciśniemy. Ogień na bloki, o jak widzicie, wujo jedzie. Czekajcie. Powiem wam szczerze, o wujo właśnie wyjechał z pola. Powiem wam szczerze, że nie mogłem się doczekać prac podzimnych. Bo nie ukrywam, kurde, no teraz tego za zimno. Nie ukrywam, lubię prace podzimne, czyli właśnie ja za agregatem, współtworzenie BL właśnie, lubię to. Więc w końcu mogę sobie pojeździć. Jeździmy sobie gruzem. No problem jest taki, że nam się prasa popsuła i mamy trochę kul jeszcze do sprasowania, ale ja mam nadzieję, że uda się ją naprawić i jak najszybciej sprasować. Jest ogólnie bardzo ładna pogoda, więc ciśniemy jak najdłużej, bo mamy dzisiaj poniedziałek, od czwartku mają burze i też trzeba być znowu, więc zacisnąć. Jest to ogólnie, jeśli chodzi o koszenie koniośniwa, to u nas skończone są, już mało trochę nagrałem, jeśli chodzi o śliwa tegoroczne, ale mnie nie było, więc nic ogólnie na to nie poradzę, więc jeśli chodzi o śliwa bitonem, to by było na tyle w tym roku, może w przyszłym się uda więcej trochę nagrać. No dojeżdżamy, zawracamy i jedziemy dalej, cyk. Cyk. No i ogień. Ogólnie widzę, przejechałem se trzeci raz, w sensie ogólnie trzeci raz, ja przejechałem drugi, bo mój pierwszy przejechał. Co jest? O, cyk. No ja myślę ogólnie, że już zaraz będzie połowa. O ile już nie ma połowy, nie spodziewałem się, widzowie, że tak szybko uda się to zrobić. Czekajcie, jak to zrobi takiego. Kurwa, czekajcie, trzeba tak zajechać. To niby jest zrobione, ale jeszcze raz przejedziemy, żeby było ładnie to zrobione. Ogólnie myślę, że już będzie połowa. Szczerze, myślałem, że dłużej mi to trochę zdaje, ja myślę, że jeszcze z pół godzinki będzie gotowe. Ja serio myślałem dłużej, bo to zostały jeszcze 4-3 przejazdy, nie? Właśnie. No i tak są ogólnie ciste, więc może jednak się uda pojechać na jeszcze jeden kawałek. Byłoby super. Ale to zobaczymy. Zobaczycie w późniejszej części odcinka, to zrobiliśmy, nie? Ale nie przebijajcie, oglądajcie do końca. Spoko. Ogólnie no to, no teraz mamy praktycznie wszystkie pola do sprasowania, większość. Bo poprasowane jest naprawdę mało. Mamy większość pól do pracowania i no i zrobię do zrobienia agregatem. Gdzie niegdzie jeszcze będzie gnojówka, obornik, ale to nie teraz. Ale to zobaczymy, bo na następnym vlogu planuję zrobić zbieranie BL, tak żebym ją ładował.
ale to zobaczycie wszystko. Za jakieś 2 albo 3 dni, chyba będę słuchać co 3 dni wrzucam filmy, bo to nie ma sensu robić codziennie wrzucać, nie? No i łapkujcie i subskrybujcie, bo lecimy po 1500 subów na kanale. Mamy tam chyba 1180, ale lecimy po 1500. No i następny przejaździk, widzowie, zaraz wam wyjdę, pokażę wam dokładnie zestawik, jeśli go jeszcze nie widzieliście, bo już powiem wam cyk. A to butelka tutaj wali o coś, dlatego takie są długie. A nie, aha, to szybę nawala. A znając to za dźwięki, nie widzowie. Dobra, cyk, tutaj na dołku jest trochę bardziej mokro, ale... No i tutaj mamy jeszcze 3 przejazdy, nie? Czyli skończymy w tym końcu, więc jak najbardziej się... Nie, w tamtym końcu, kurwa, skończymy. No i będziemy musieli na pusto przejechać jeden najprawdopodobniej. A w sensie na pusto, no przejdziemy drugi raz, gdzieś tyle, nie? Ło! Tu chcesz ruszy, dobra, przed na obroty. No, ogień na płaki. Dobra, widzimy się jak będę robić po przestrzeniakiem, to nie ma sensu takiego drugiego vloga robić, tego samego. No i widzowie. Oficjalnie skończony. Poprzeciak jak widzicie jest zrobiony. I co, teraz jadę w tamtą stronę, ale nie drogą, tylko przyjadę najbliżej. Zobaczcie, czekaj, która mi zaprezentuje o co mi chodzi. Jadę se tak. Byle gdzie. Opuszczę i pod podłogę. No i przyjadę po prostu drugi raz polem. Czasowo jak to wyszło, wiecie, to 40 minut około. 40 minut robiłem ten kawałek. Powiem wam, że szybko. Dobra, widzimy się jak będę wracał. Dobra, wystaniemy. Mamy na ręczny go, wyłączymy sobie przedni napęd. No i wyjdę się jeszcze przewietrzyć, bo jest naprawdę gorąco w kabinie, a jak drzwi otworzy, to jest za zimno, nie? No co no, skończyliśmy kawałeczek, 40 minut roboty. Będziemy się widzowie zbierać. Też ogólnie to... Staramy się z wujem robić wszystko gruzem w dzień. O Jezus. Bez względu takiego... Światełka zapalimy. Ze względu takiego, że gruz... nie ma halogenów tych, są na górze zapalonych, w sensie podłączonych nie ma. Nie ma halogenów podłączonych, gruz, więc trzeba robić wszystko w dzień, bo no, z takimi światłami jak są teraz, to nie ma opcji, że będziemy jeździć. To są takie światła drogowe, nie? Mijania. No, my ciśniemy już do domu, jeśli chodzi o wysokość agregatu, bo on nisko się podnosi jakby, ale nie powinien zahaczyć asfalt. Ciśniemy już powoli do domu i widzimy się za sekundę. Więc trzeba zwolnić troszkę. Tam jest czysto, z tamtej strony. Tak, o, zrobimy, bo już nie chciałem się zatrzymywać, widzowie. Ale żeby nie było, nie wymusiłem mu, tylko zjechałem jak najbardziej. Ciśniemy, ogień. Nie no, bo widzowie, naprawdę, powiem wam, że naprawdę jest kawał drogi, jeśli chodzi o na tamten kawałek. Nie wiem ile dokładnie, ale na oko 5 km będzie, albo więcej, 6 nawet bym powiedział. Nie no, 6 nie, ale z wioska będzie. Naprawdę, tam wioskę przejechać. I naprawdę jest kawałek. Dobra, słuchajcie, cyk. Ujedź tym środem, bo psów jest, nie chcę tak spalnie do zera.
sobie połóweczkę i ogień dalej. Czy nie napęd włączyłem? Włączyłem. Dobra, ogień. Idziemy. To widzimy się, aby będę gdzieś do domu dojeżdżał, ale myślę, że czeka mi 5 minut dobre drogi. Dobra, widzowie, jesteśmy niedaleko. Jest się ciemno akurat zrobiło, fajnie. Znaczy, no nie fajnie, no ale gdzie nasza górka tutaj słynna. No i co? Jesteśmy zaraz, idziemy na gospodarstwie, ale ja chyba będę się z wami żegnał. Na tym vlogu to będzie wszystko. Dajcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym vlogu na kanale za 3 dni najprawdopodobniej. Na razie, cześć!